To jest część wielkiego programu modernizacji naszych szpitali. Jak powszechnie wiadomo, prowadzimy aktualnie interwencje we wszystkich naszych jednostkach. W miarę posiadanych środków finansowych będziemy mogli również modernizować i kolejne oddziały, te zwłaszcza starsze. Oddział laryngologii na przestrzeni lat bardzo istotnie się rozwinął, zwiększył swoją działalność, spektrum wykonywanych zabiegów i najzwyczajniej przestał się mieścić w starej lokalizacji. Nowa może nie jest przestrzennie większa, ale zdecydowanie bardziej funkcjonalnie zorganizowana, dysponująca własnym blokiem operacyjnym dwa piętra niżej. Dzięki temu oddział laryngologii zyskał dużą autonomiczność i zdecydowanie zwiększyliśmy możliwości potencjalne przyjmowania pacjentów. Co roku operujemy około 3,5 tysiąca pacjentów. Operujemy. Oprócz tego około 1000 pacjentów leczonych jest zachowawczo. Operujemy dzieci od okresu noworodka do, że tak powiem, dorosłości pacjentów. Czyli pełne spektrum pacjentów i tylko praktycznie my jesteśmy jedynym oddziałem, który tymi najmniejszymi pacjentami się zajmuje, laryngologicznymi pacjentami. No to przetnijcie to, tak. Jak macie, to obie panie będą... Do końca? Do końca. O, ten kawałeczek zachowaj, Kasiu. Ten kawałeczek zachowamy. To.